18-hektarowe. Chowamy bydło rasy mięsnej. No i odchowujemy, jako zwane cielęta, krowy mamki. Po prostu odchowujemy cielęta i potem sprzedajemy do dalszego chowu. Większość mamy łąk, także dużo wykaszamy. No i resztę jest po prostu obsiewane, kukurydza, zboża. No. Byłem w drugą niedzielę września w miejscowości Harsznica na Dniach Kapusty. No i po prostu byłem obejrzeć, co tam się dzieje. I były ciągniki. Zobaczyłem po prostu Arbosa. Pierwsze, co do niego wsiadłem, obejrzałem, porozmawialiśmy z przedstawicielem, porozmawialiśmy o tym ciągniku, tylko jakżem wsiadł do tego ciągnika, to już wiedziałem, że go kupię, no bo po prostu to, tak mi się spodobał ciągnik, no i ma 110 koni, no i były tam ciągniki różne, były po prostu ciągniki Deutsch był, John Deere, Ursus, no i Arbos, nie? No i po prostu pooglądałem te wszystkie ciągniki, no ale spodobał mi się najbardziej tylko Arbos. Arbosa będziemy używać po prostu do wykaszania łąk, do orki w polu, do włożenia obornika, no i takich podstawowych rzeczy, takie maszyny takie cięższe do uprawy, no i pozostałe rzeczy, co tam się będzie dało nim robić, nie? Po prostu wybrałem Arbosa, bo jest po prostu mechaniczny ciągnik, który po prostu taki chciałem kupić, żeby był mechaniczny, nie elektronika, żeby była w nim, że po prostu jest, chyba będzie tańszy w serwisie. W serwisie będzie tańszy, no bo jak jest mechaniczny, nie elektryka, no to już wszystko wychodzi, sam mówi za siebie. No i po prostu cenowo tak samo jest, cenowo przystępny, nie? No mam nadzieję, słyszałem, że po prostu jest pierwszy ciągnik tu w okolicy, nikt go tutaj nie ma w promieniu tam 100 km, może więcej jak 100 km. I mam go od 2 godzin, jestem posiadaczem niego i może będzie się sprawował dobrze.